miasteczku na Wirze. Parała na wysokość, parała na wysokość, dała pokój na ziemi. Parała na wysokość, parała na wysokość, dała pokój na ziemi. Do pokoju może przyjdziecie. Mamy dzisiaj do was gospodarzy mili, byśmy razem się tu z wami radością dzielili. Jezus przyszedł, bo ukochał grzesznego człowieka, więc jak każdy się z potrzeby do niego ucieka. Syn Boży nam się narodził w nędzy oraz w chłodzie. Nikt z ludzi nie chciał go przyjąć we własnej zagrodzie, a on przecież jest darem od Boga naszego. Jest dobrą nowiną, przyjdźcie więc dzieci do niego. Jezus zaprasza każdego. Wiele ludzi jest na świecie, co Boga nie znają. Może o nim ktoś opowie, chętnie posłuchają. I dlatego misjonarzy tak wielu potrzeba, by na ziemi każdy człowiek mógł trafić do nieba. Do was właśnie dobrzy ludzie z prośbą się zwracamy, bo my mali kolejnicy misją pomagamy. Wciąż wspierajcie tak, jak to może, pracę misjonarzy. Proście Boga, by ich zdrowiem i pomocą darzył. Bóg wam zapłać, gospodarze, żeście nas przyjęli, żeście zmarli dobrym sercem, modlitwą objęli. Niech wam Jezus wynagrodzi wszystko, co czynicie. Jak Bóg zechce, to za roczek znowu nas zobaczycie. Tak, jesteśmy tutaj z telewizją Korzeniów. Jest to najmniejsza grupka, która dzisiaj udaje się z kolędą misyjną. Czwórka ich tutaj jest, ale chętnie się zgodzili. Jestem wam wdzięczny i gospodarzom też za to, że tu mogliśmy ten filmik nagrać. Może prosimy bardziej, przybliżcie się, to chodźcie tutaj do tego pokoiku. Tak. To jest pani, podajcie swoje imiona. Halina. Pani Halina. Wiesław. Pan Wiesław. Ryszard. I Rysiek. O, dziękujemy wam bardzo, bo tutaj wy jesteście właścicielami, gospodarzami tego domu. Świętej pamięci Maria, tam może skieruje kamerkę. Na ślubny portret. Ona tam jest. Już ile jak mama nie żyje? 4 lata. Już 4 lata jak mama nie żyje. Też by się na pewno ucieszyła, że tutaj tacy goście przyszli, jak kolędnicy misyjni. Tak, cieszyła się bardzo każdą taką akcją, każdym takim spotkaniem. Tak. No, tu widzę, że gospodarze też już czekają. Od dłuższego czasu, prawda? Ile już czekacie? Z godzinę. Godzinę. Z godzinę pewnie, tak, bo to tak no, trochę schodzi jednak. Tak mniej więcej około 5 minut do 7 minut, jakby tak policzyć, z przejściem na jedną rodzinę. To już mają parę tych domów za sobą. Tak, no, może powiedzcie swoje imiona i jaką postać ty reprezentujesz. Każdy niech powie. Wiktor i reprezentuje Józefa. No tutaj jest nawet sąsiadem. W tamtym roku, tam w sąsiedztwie żeśmy też u rodziców nagrywali takie spotkanie kolędowe. Jeszcze raz dziękuję za to nagranie. Proszę bardzo, tu mamy... Wiktor reprezentuje Afrykanina. Widać, że jest Afrykańczyk już całkowity teraz. Prawda? Wymalowany ładnie, tak? Dobrze. Zuzia reprezentuje anioła. Anioła, no właśnie. I już jako anioł to tam pewnie jeszcze niektóre kontynenty czy narody reprezentujesz. I? Maryja, jestem Maryją. Maryja jest Martyna i jest Maryją. Pięknie. No to dobrze. I zostało wam jeszcze ile domów liczyliście? Czy nie bardzo wiecie? Stąd do końca ile będzie? 10, 3, 4.
23-4, co? No to jeszcze trochę. To jest, tak, największy ten odcinek mają ci, którzy idą w kierunku Podola. No ale może sobie poradzą, bo robią to bardzo rzetelnie. Może tu gospodarzom wdzięczności za to, że nam tu uprzystąpili możliwość tego nagrania. Jeszcze jakąś kolędę zaśpiewamy. Co tam proponujecie? Cicha noc. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać również. Tak, gospodarzowi, tak, Ryszardowi, który tutaj jest w tej chwili chyba głównym właścicielem tego domu. Tak, a więc jeszcze raz wspólnie. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.